Siemanko, jestem Vertes, witam was w pierwszym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate. Na konsolę oczywiście, bo na PC to dopiero wychodzi za miesiąc. Ja już tą grę mam, dwa dni przed premierą, widzicie ten odcinek, no dzień przed premierą, równo godzinie 13, bo właśnie o 13 schodzi embargo na tą grę w Polsce, dlatego pewnie też o tej samej minucie kilku youtuberów na pewno wstawiło jakiś odcinek z tej gry. A ja co, już nie przedłużam, zaczynamy, bo na tą grę już czekam, od roku. Jak co roku na kolejne asasyny. Także niech mi się to wczyta i lecimy z tematem. A i przy okazji powiem, że jeżeli chcecie jeszcze dzisiaj parę odcineczków, zostawcie łapeczkę w górę, będę widział, że wam się podoba i polecimy z jakimś fajnym maratonem, także wiecie co robić. The past is your playground. Abstergo. Hello, Initiate. Recently, Abstergo Historical Research began several new projects in London. We both know that when Abstergo makes big moves, the Templars are up to something. We think they're hot on the trail of a new piece of Eden. I've got people in London looking for it. Hey, Bishop! Jacob and Evie Fry are twins. How awesome is that? Speak of the devil. Fire up your cameras, Bex. I've got picture. ETA on the payload. Sending it now. A lot to sift through. I'm gonna get the initiates on it ASAP. You look weird with a weapon. Let's plant a little bug and see what we can see. Got something. Isabel Ardant has a meeting here in a few hours. Doesn't say with who. Doesn't say with whom, Rebecca. I suppose it's down to Muggins here to find out. Hold on. The mission was to find data to locate a piece of Eden in London. We did. And now, I am eager to try this new kit. I don't like it when those two go off book like this. Well, all we can do is take a deep breath and move forward. You'll be searching for the piece of Eden through the lives of Jacob and Evie Fry, twin assassins who operated in Victorian London. Your first set of genetic memories are downloaded. Good luck. Brother George, it is as I feared. London has fallen. Thrice I have written to you begging your aid. Thrice you've responded with silence. And yet I write again. So desperate my need, so few my options. I need you. London needs you. You would say it is too great of a task, or that it is not yet time to strike. Patience, you would counsel. But whilst you wait, the Templars consolidate their power. They have chosen a Grand Master so ruthless, so thorough, one might think Reginald Birch himself had returned. His name is Crawford Starrick, and he intends to rule the world. There is no aspect of society he does not control, no industry that escapes his grim touch. By day, it is corrupt merchants and venal politicians who hold court. Come night, a vicious street gang known as the Blighters strikes terror in the hearts of all. There is no business untainted by his poison. No person unexploited, be it by duplicity or force. Our enemy has designs on the highest office of them all. And so, as you look inward, and dare I say it, afraid, Crawford Starrick's ambition is fixed on the beyond, to kingdoms and continents as yet unconquered, though not for long, for he knows. As I have warned you time and time again, whosoever controls London, controls the world. I właśnie poznaliśmy najprawdopodobniej głównego bossa w tej grze. Także no ciekawie, ciekawie. Teraz czekamy, niech nam się tutaj załaduje. I możliwe, że już przejdziemy do naszej głównej postaci, zrobimy siekę. Albo nauczymy się robić siekę, bo wiadomo, samouczki zawsze na początku. I te inne sprawy.
The iron ship's from here. The Templar running things is Rupert Ferris and our target one. Target two is Sir David Brewster, who's got his hands on a bauble that could ruin us in this wretched war. Think you both can handle it? What a question. All right, my mistake. Ladies and gentlemen, the unstoppable Fry twins. See them nightly at Covent Garden. George, honestly, I've studied the plans of the laboratory and have every route covered. And I've got all I need. Right here. I'll extend your regards to Ferris. Chat later, George. We've a train to catch. Jacob! Evie! May the creed guide you, you vagrants! No, charakterek to oni mają. Years have not been kind. Evie Fry, where do you get it from? The same place as you, Jacob. Have fun. Don't die. This is disrupting the other workers. Shut his trap and get the machine fixed. And send me some laudanum for my head. Coming right up. No, przyniesiemy mu. Szpikulec w gardło. Tak obstawiam. Także co? Mogę już grać. Tak, mogę już grać. Już wszystko jest. Okej. Także co, czekajcie. Pod X-em jest skradanie. Skradania nie lubię. Czy możemy tutaj... Tak, możemy tutaj biegać. Także okej, ja tutaj trochę inną technikę zrobię. Polecę górą. Kapitanie, czy to są moi przeciwnicy, co? Chyba nie. Ale widzę już, że sterowanie jest... Zdeczka inne. Znaczy zdeczka, no podobne strasznie, ale... Kilka motywów jest innych. No dobra, dotarliśmy tutaj. Oczywiście zamknięte. Co ja wyprawiam, włamuje się. dobra. Aha, to jest zawsze zamknięte, tak? Co, i teraz chcieliście mnie nauczyć dopiero wchodzić na górę? Nie, no świetnie. Bardzo się cieszę, że sobie poradziłem z tym. Przy okazji powiem, że jak odpaliłem grę, z wejścia dostałem jakieś achievementy, bo koto mi się powiązało od razu z moim uplayem. Dostałem między innymi rangę mistrza asasynów, także dzięki gra. Naprawdę doceniam to, co robisz. Tak z wejścia taką achievkę dostać. Dobra, sabotujemy dalej. Powiem wam, że jak wróciłem do asasyna na konsolę po 2 latach, to póki co nie jest źle. Myślałem, że już z wejścia będę miał jakieś problemy ze sterowaniem, ale jest naprawdę fajnie. A grafika też bardzo fajna. Jakże nie inaczej, bo w końcu PS4, a nie PS3, jak to poprzednio grałem. Dobra, sabotuj to jeszcze i wykurzamy wilka z lasu, kurde. No, coś się dzieje? Zaraz wyjdzie. Jest! Dzień dobry! Czy kwadracikiem się zabija z góry? Dobrze pamiętam? Oczywiście! Miło było, panie. Dostałeś po gardle. Jak już mówiłem, zaspoilerowałem wcześniej. Ale no. Dobra, z wami się najprawdopodobniej będę bił, tak? Dobra. Napięści, rozumiem. Komba mi teraz zlicza. Świetnie. Dobra, a czegoś lepszego mnie nauczycie? Przed kontra czy coś? Skontrowanie ataku, super. Oczywiście od razu wolę atakować po kontrze. Tak już jestem. Ale tu nie, tu tak za często nie można. Jakąś broń mi dacie. Nie takiego na dobitki. Przyjąłem obronę. Dobra, nóż do rzucania. Tak, wiem, że można przełamywać obronę, ale fajnie, że mi przypominacie, że to było X-em. Ostatnio X-a właśnie używałem do tego, oj.
Tak jak już mówiłem, dawno. Dobra, czy mogę was okradać? Czy on nie jest takich? Czy już nie ma okradania? W GTA, w Assassin's Creed'zie. Najwidoczniej nie ma, no nieważne. Lecimy tutaj. Sorry, nie ten przycisk kliknąłem. Ale fajne jest to, że jak uruchamiam tryb skradania, to nakładamy kaptur. Jednak zabiliśmy jakiegoś typa. Wspinaczka. Aha, ja mam tam dotrzeć. Myślałem, że ciebie mam zabić. Wiesz co? Dobra. Leć tutaj, leć! Lecę w lewo. Najlepiej. Ja wolę w lewo chodzić, bo jestem leworęczny. Ciekaw jestem, przez jak długi czas będą mi spamować... Hop. Tym samouczkiem do wspinania. Nie wiem! Dasz radę tu wbić się? Jeee, daliśmy radę. Świetnie. R2. No dobra, testujemy, co tu rozkminili, bo pamiętacie, Arno był naprawdę dobry w takim parkurze na dół. On też będzie dobry. Wrogowie, którzy cię widzą, staną się podejrzliwi. Jeśli staniesz w ich polu widzenia, staną się agresywni i zaatakują. Przejdź za osłonę, by zgubić przeciwników. Mam tak. Tak. Nie, odejdź sobie. Odejdź ty, kurde, ja sobie. Ja idę stąd, weź, nara, cześć. Miło było, papa, hej. Dobra. Gdzie pan Rupert? Bo okazało się, że zabiłem nie tego człowieka. Ty się tam nie patrz, okej? Okay? Dobra, nie, na razie, cześć. Nara. Gdzie pan Rupert? To tutaj mamy wrogów. Nie ma co się nimi przejmować. Ha. Takie skradanko. Czy mogę to obiec? Bo chcę to zrobić, jak to oni chcą, wiecie. Full skradanka i te sprawy. Do czasu, aż mnie to nie znudzi i sobie nie pobiegnę. Ups. Chyba będzie fight. Czy nie? Chyba to mi pokazuje przeciwników. Oni się patrzą? Jak najbardziej się patrzą. Wiecie co? Dawaj. Pa! Dawaj, kurde, nie chcę mi się z tobą bawić. Po prostu cię zleję, wiesz? Nie lubię skradanek. Szczególnie kiedy mogę coś zrobić na szybko. Co nie? No właśnie, o to chodzi. O, gdzie ty lecisz? Tutaj mamy coś fajnego. Otwórz, no to otwórz. Cip. Czy będzie tutaj? Nie, to nie ty, bo jesteś na czerwono ubrany. Okej, okay, rozumiem, że wszyscy będą na czerwono pokazani. Niewykrywalność X sprawia, że trudniej cię namierzyć i pozwala ci się szybciej poruszać, tak? Okej. Okay. Krąg niewidzialności pokazuje wrogów nad tobą i pod tobą. Aha, tak rozkminiam, co to może być. Gdy jesteś za osłoną, przytrzymaj L2, aby wycelować, a następnie... Jeszcze wzrok orła mamy. Makidaki. Po co te jedynki nad wami, co? Ha! Super. No jest ograb, nie było wcześniej. Dobra. Hajsy mogą być. Dobra, on jest tam. Chociaż nie. Chociaż nie, ja spróbuję się... Op! Pep. Tam nie chcemy. Shit. No już cię zabiję po prostu. Tak przy okazji. Aha, czymś oberwałem. Ej, warte pamiętaj o kontrze. Spoko, muszę się przyzwyczaić, naprawdę. Dawno nie grałem. Jest kilka rzeczy fajnych do przyzwyczajenia się. Na przykład kątem z tyłu ma wejść, ale... Jakoś nikt mnie nie bił. Czekajcie, w dół co mam? Aha, dobra. Nic takiego, nieważne. Okidoki. Dotrzyj tam, tak?
radę się tu wspiąć? Oczywiście, że dasz radę. Świetnie. To chcesz się bić? To chodź, ja bardzo chętnie się biję. No dziecko, odejdź mnie stąd. Aj, no kontra mi nie zadziałała. Świetnie. Myślałem, że typo wypadł, on tam wskoczył. No już, już. Dzięki. Leciał grabie tak przy okazji. Noże do rzucania, świetnie, bo wydaje mi się, że jednego zmarnowałem. Jak nie więcej. Dawaj tutaj. Aha, coś nie pykło. No w sumie. Dobra. Jest to jakiś mój przeciwnik? Najwyraźniej nie ma. No to się skradamy. Otwarte czy nie? Nope. Zamknięte. Nie. Ty lepiej nie celuj nożami. Aha, na schody normalnie. Ale tu się kurde wbijam na górę jak jakiś asasyn, tak? No to chodziło. Da radę szybko chodzić. Dobra. Kolejne pomieszczenie. Halo, czy jest tutaj ktoś? Czy nie zbyt? Mr. Ferris, sir. The lad in the factory should be taken to be bandaged by the apothecary. Fine. But dock his wages. Yes, sir. Taką mam nadzieję. Przy okazji dobry pracodawca, jak widzicie, nie? Zranicie się w pracy, wypadek przy pracy i te sprawy. Wait a second. Wypadek przy pracy, a tutaj kurde wam wypłatę anulują, nie? Co ty się czaisz? Chcesz się bić? Bo ja bardzo chętnie chcę się z tobą bić, wiesz? Jestem naprawdę bardzo chętny do bijatek wszelkich. Szczególnie kiedy mogę to zrobić tak. A następnie się schować. Tutaj koleś po niego przyjdzie. A ja na niego wylecę. Ej! Ekran mi uciekł. Chodź, chodź lać, typie. Chodź. Jak mi dadzą wreszcie laskę, to będę mógł się bardziej bawić niż teraz. Ale wiadomo, pierwsza runda to taki samouczek. Czekajcie, czy tutaj przejdę, czy tak nie bardzo? Chyba wydaje mi się, że będę musiał na to wskoczyć. Po prostu przelecieć po tym. Tak? Czekaj. Ups. Nie musiałem tutaj wchodzić. Oj, nie musiałem. Dasz radę, weź przejdź. Aj, podrażniło mnie. Aaa, dawaj go! Hej! Eloszka, co tam masz przy sobie? Daj ten nożyk, który straciłem. Super. No nie, już nie było więcej. No nic. Do tego też sobie zetniemy. A co? Cześć, widzisz mnie? To świetnie. To się pobijmy. Nie no, jak na taką walkę, to nie jest źle. Czekajcie, bo tutaj jakiś wykoksowany bardziej typek. Ale też daje radę tak go zabić. Świetnie. Czekajcie. Punkt wejścia. Aha. To było jakieś złe wejście? Nie, dupa, tędy mogę sobie bić. Bij się! Bijaj się, panie. Czy już jestem wystarczająco blisko, żeby go zlikwidować? A witam, chodź się bić. Chodź. Lepszy będzie wpierdziel na tobie, niż po prostu cokolwiek. Jak gotówkę, no co, nie spodziewałeś się, panie Templar, co? He? On ci coś pomaga, czy mi się wydaje? Znaczy, bo na początku on niby z kimś gadał, a tu nie. Tak, wiem, że cię mogłem po cichu zdjąć, ale... Ale po co? Ja lubię na głośnego wbijać. It is done. Oh? What did you accomplish, boy? A bolt loosened in Starek's machine. A large bolt. But not enough.
Your Grandmaster will fall. You assassins can circle London to your heart's content. The mechanism we have built has been going strong for 100 years and will run 1,000 more. It is the very city itself. We will take London from your hands. From Croydon? You lurk in the shadows like a coward. I doubt it. Dobry motyw. Jacob zbiera, podobnie jak Altair na piórach, krew, to on zbiera na chusteczkach. Czemu by nie? Czyli co? Ucieknij pociągiem. Świetnie. No, 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 już się przebija przez te drzwi. O nie, się dzieje, zobaczyli go. Dobra, już pełna lota. Pełna lota, nie ma co czekać, bo jak trzeba uciekać, to trzeba lotać. Tak, tak. Bardzo, bardzo ładnie, żebym to powiedział. Na razie, lamusy, idę na początek. Pozdro! A, jeden nożyk nie zadziała? To cię nastukam. Elo. Zapraszam do mnie, kolego. Jedę. Walka na pociągu. Dobra sprawa. Wynuchaj z naszego pociągu. A co mi zrobicie? Halo, e? Dobra, stań. Masz w ciry. To co, to on się już boi? Nie? Miałem niby skontrować? A? On się broni. Trzeba przełamać ci obronę, leszczu. Aj się. Żebym wyrwał shota. Dawaj, no, skopa go! Ej! Kurde, nie mogę kontrować naraz. Ty typie, weź się do mnie nie pruj, okej? Shit! Zginiesz już wreszcie. Jeden albo drugi. Chyba cutscenka mnie dorwała. Upsi. Skaczesz czy nie? Ale hardcore, nie no. Po prostu. We seem to have made an unscheduled stop. A no dokładnie tak. Dobra. Czyli co? Na dół lecimy, skoro mi tak proponują. Późno. Oj, 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 oj. Chyba nie bardzo. Zaskok. Dobra sieka na początek gry, naprawdę dobra sieka. Ła, jeszcze coś tam wybuchło. A co? A co się będzie, nie? Faza dobra. Gdzie mam lecieć? Tam, gdzie mnie kamera prowadzi, tak? Dobra, to lecę tak. Maybe next time I'll walk. Tak będzie lepiej. Lepiej dla zdrowia. Dla mięśni. Jak to wali. Ukończono ekspinki nagrody elegancko. Czyli pierwsza misja za nami. Taka trochę długa, nie? Sabotażysta, udało ci się zdobyć trofeum. Jej! O, teraz siostra.
Okej, teraz skończymy pierwszy odcinek. Jeżeli wam się podobał i chcecie niedługo jeszcze dzisiaj parę odcineczków, nie zapomnijcie łapce w górę, chyba że już ją zostawiliście, wtedy jesteście koksami największymi. Dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, koniecznie, niech wszyscy zobaczą, niech wszyscy wiedzą i wtedy będzie dużo odcinków. Polecimy teraz dosłownie jak karabin z tą serią i tak będzie najlepiej. Dobra, ja już kończę. Na razie i cześć. Hej!